Aleluja. Ja mam na imię Paweł. Chciałbym zaprosić Cię na kurs Nowe Życie. Są to rekolekcje weekendowe. Dość specyficzne, ponieważ nie jest to tylko wysłuchanie może pewnych treści, ale przede wszystkim jest to czas, kiedy Ty sam będziesz mógł doświadczyć bardzo osobiście, tak jak może czasami na lekcjach chemii albo fizyki możemy doświadczać różnych rzeczy, widzieć to, tak Ty będziesz mógł doświadczyć żywego Boga. Może będziesz mógł doświadczyć tego pierwszy raz, bo nigdy wcześniej tego nie doświadczyłeś, tylko może o Nim słyszałeś, a to będzie czas dla Ciebie, kiedy będziesz mógł Go osobiście poznać. Jest to ten czas kursu, jest to takie laboratorium naszej wiary. Będziesz mógł doświadczyć miłości Boga, może też zobaczysz jakąś swoją słabość, swój grzech. Będziesz mógł doświadczyć Jego zbawienia, zbawienia w Chrystusie, które jest dla Ciebie. Jesteśmy wspólnotą Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea. Jesteśmy wspólnotą ewangelizacyjną. Chcemy nieść Chrystusa tym wszystkim, którzy może są daleko od Niego, którzy potrzebują właśnie takiej bliskiej relacji z Jezusem. Moje doświadczenie wspólnoty Galilea, przede wszystkim spotkałam tutaj w tej wspólnocie ludzi, którzy pragną iść tą samą drogą, którą ja idę. Pragną głosić Chrystusa, pragną się razem wspólnie modlić. Spotkałam prawdziwych przyjaciół. Ta wspólnota jest dla mnie też wsparciem w trudnych momentach mojego życia. Wiem, że zawsze moi bracia i siostry modlą się, kiedy coś trudnego przeżywam. I przede wszystkim radość. Pan Jezus spotkał kiedyś pewnego człowieka imieniem Nikodem. Powiedział mu: trzeba wam narodzić się na nowo, narodzić się z wody i z ducha. Trzeba wam narodzić się mocą z wysoka. Tę dobrą nowinę apostołowie zanieśli daleko, do najróżniejszych krajów, aż po krańce ziemi. Chrzcili, bierzmowali, bo trzeba się narodzić na nowo. 1000 lat później wielki święty z Bizancjum, Symeon, nowy teolog, mówił: bracie, siostro, jesteście ochrzczeni, jesteście bierzmowani, ale czy odczuwacie dar nowego życia? Czy dar Ducha Świętego zmienił wasze życie? Czy odczuwasz w sobie strumienie wody żywej i światło Ewangelii? Jeśli nie, to słowo Pana Jezusa, że trzeba narodzić się na nowo, trzeba nowe życie otrzymać tu i teraz, i dziś, jest dla Ciebie. Od czasów Symeona minęło znowu 1000 lat i mamy rok 2022. I wiemy, że słowo Chrystusa: trzeba wam narodzić się na nowo, trzeba narodzić się mocą z wysoka, dalej jest aktualne. Aktualne i dla tych nieochrzczonych, i dla tych ochrzczonych też. I dalej, Pan Jezus ma dar nowego życia dla każdego, nowego życia w Duchu Świętym, nowego życia w mocy Ewangelii. To właśnie dlatego zapraszam na kurs Nowego Życia.